serdecznie. Nazywam się Agnieszka Smoczyńska. Chciałabym Wam powiedzieć o żywym Bogu, w którym możecie odnaleźć spełnienie, który tak naprawdę jest jedynym, który może dać prawdziwe szczęście, a to z tej prostej przyczyny, że to On Was stworzył, wie jak Was stworzył, wie czego tak naprawdę potrzebujecie i wie czego tak naprawdę pragniecie w głębi swojego serca. I nieistotne jest tak naprawdę, co Tobie się wydaje, że jest Ci potrzebne, dlatego że może się okazać, że to, co wydaje Ci się potrzebne w życiu, jest mrzonką i może przynieść rozczarowanie. Tak naprawdę spełnienie jest tylko w Bogu. Dlatego że jeżeli nie masz relacji z tym, który jest Twoim stwórcą, to zawsze będziesz miał w sobie pustkę. Wiecie co? Kiedyś taki jeden polityk powiedział, że prawdziwego mężczyznę poznaje się potem nie jak zaczyna, ale jak kończy. Więc ja bym tutaj to lekko sparafrazowała i powiedziała Ci, że nieważne jest, jaki jest początek Twojego życia, nieważne jest, co do tej pory, tak naprawdę ważne jest, w jakim miejscu znajdziesz się w tym ostatnim momencie swojego życia. W jakim miejscu będziesz w tym ostatnim momencie swojego życia. Po prostu potrzebujesz pojednać się z Bogiem. Jeżeli nie pojednasz się z Bogiem, to czy będziesz umierał w sposób bardzo estetyczny, czy też w sposób mało estetyczny, czy śmiercią naturalną, czy na jakąś chorobę, to Twoja kondycja będzie żałosna. Dlatego, że jeżeli nie pojednasz się z Bogiem, to będziesz od Niego oddzielony w wieczności. I jedyną nadzieją i szansą jest dla Ciebie Jezus Chrystus. Dlatego, że Ty nie raz, nie dwa, i sam to wiesz najlepiej, zgrzeszyłeś to wiele razy. Nawet jeżeli kogoś nazwałeś głupcem, to jest to grzech. Jeżeli kogoś zabiłeś, to jest to grzech. Po prostu nie możesz mieć społeczności ze świętym Bogiem. Jesteś winien śmierci. Jedyną nadzieją i szansą dla Ciebie na wieczność z Bogiem jest przyjęcie tego, co Jezus Chrystus zrobił dla Ciebie na krzyżu Golgoty. Na tym krzyżu Golgoty powinien wisieć każdy z nas. Nie On, bo On był bez grzechu, ale na tym krzyżu poszedł właśnie On po to, żebyś Ty mógł mieć życie. Ale potrzebna jest Twoja decyzja, dlatego że to się nie dzieje automatycznie. To tak jakbyś poszedł do sklepu jubilerskiego i ukradł brylant i właściciel tego sklepu chciałby Cię później za to ukarać i pojawiłby się inny człowiek i powiedział, ja pójdę za Ciebie do więzienia. I poszedłby za Ciebie do więzienia, a Ty odszedłbyś wolno. To jest to, co zrobił Jezus na krzyżu Golgoty. Ty powinieneś umrzeć, a On umarł za Ciebie i mówi do Ciebie, możesz mieć życie. Jeżeli wybierzesz życie, możesz mieć życie. Jeżeli obmyjesz się w świętej krwi Jezusa, jeżeli będziesz pokutował i uczynisz Go swoim Panem i Zbawicielem, będziesz miał życie wieczne. Wystaniesz przed Bogiem, nie będziesz musiał drżeć. Wystaniesz przed Bogiem, święta krew Jezusa będzie się za Tobą wstawiać. Będziesz po prostu mógł mieć społeczność ze świętym Bogiem, jeżeli obmyjesz się w świętej krwi Jezusa. Ja zrobiłam to przed wielu laty i chciałam Wam powiedzieć, że Bóg mnie nigdy nie zabił. Nigdy mnie nie zabił. Oddałam Mu swoje życie lata temu i On zawsze był ze mną. On mieszka we mnie, On jest ze mną. Biblia mówi, że otacza mnie z przodu i z tyłu. Po prostu jestem w Nim, a On jest we mnie. Uwierzcie mi, nie ma większego szczęścia. Człowiek nie jest w stanie być tak naprawdę szczęśliwy bez Boga. Nie ma większego szczęścia niż być pojednanym z Bogiem. Nie ma większego szczęścia niż czuć się bezpiecznym i wiedzieć, że nie trzeba się bać śmierci fizycznej. Dlatego, że dla wierzącego człowieka śmierć fizyczna jest tylko przejściem z tej strony bytu na tamtą stronę bytu. Czy wy myślicie, że stałabym tutaj i pewnie w oczach wielu z Was wyglądam na wariatkę? Czy myślicie, że miałabym siłę i miałabym motywację stać i krzyczeć do Was to wszystko, gdyby to nie było realne w moim życiu? Gdybym nie zakochała się w Bogu? Czy myślicie, że stałabym tutaj i darłabym się do Was? To, o czym mówię, jest realne w moim życiu i to, o czym mówię, jest też realne w życiu tych ludzi, którzy do tej pory głosili Słowo i którzy jeszcze będą mówić do Was po mnie. Nie ma nic cenniejszego, niż mieć społeczność w tym
cudownym, najwspanialszym stwórcą wszechświata. On jest moim tatusiem, on jest moim przyjacielem, on jest moim zbawcą. Jedynym, dla którego warto żyć. Jedynym, dla którego warto umrzeć. Pojednajcie się z Bogiem przez krew Jezusa. Amen.